Ordona WSA 03, czyli przystanek tramwaju na Kasprzaka w kierunku centrum, w drugą stronę w kierunku Bemowa po drugiej stronie skrzyżowania i stąd tramwaje będą już odjeżdżać w najbliższy wtorek, czyli 5 marca. Natomiast zapraszam Was na przelot nad pierwszym tramwajem, który przejechał właśnie tą trasą tramwajową w formie przejazdu technicznego w celu sprawdzenia, czy wszystko zostało idealnie wykonane i tramwaj wszędzie się zmieści. Jak to wyglądało i czy udało się cały ten przejazd zrobić, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, Czyszczym Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Kasprzaka i tym razem znajdujemy się nad Szpitalem Wolskim, ale w trochę innej scenarii niż zazwyczaj, bo jest noc i dokładnie w pierwszej nocy, że tak to powiem, czyli dokładnie 1 marca miałem okazję zobaczyć, jak tutaj przyjechały tramwaje pod trasą tramwaju na Kasprzaka. Przy okazji miałem tutaj okazję być, jechałem, patrzę, tramwaje się pojawiły, no to oczywiście wystartowałem drona i tak tutaj już pozostałem na 2 godzinki i przez te 2 godzinki uchwyciłem dla Was całą tą operację. Z tego co widziałem później, tramwaje jeszcze jeździły w jedną i w drugą na Kasprzaka jeszcze właśnie w nocy, po północy, bo cała operacja, którą nagrywam do północ 30 mniej więcej i zapraszam Was na ten oto i film, gdzie właśnie nowe tramwaje Hyundai dwukierunkowe, dwa jechały i przejechały całą nową trasę stąd Kasprzaka do cmentarza Wolskiego i później oczywiście w drugą stronę, więc zapraszam Was na ten seans, trochę to trwa, ale same tramwaje też raczej szybko się jakoś nie przemieszczały. A przy okazji możemy podziwiać również panoramę Warszawy w nocy, bo całkiem ładnie to wygląda i prezentuje się, no i co najważniejsze, doskonale widać, że miasto nigdy nie śpi, bo wszystkie ujęcia, które są nagrywane, są ujęciami od 22 do północy, a ruch na ulicach całkiem pokaźny. Oczywiście tramwajowy trochę mniejszy, no bo siłą rzeczy, ten odcinek cały czas jest nieoddany do użytku, ale będzie oddany do użytku już za chwilę, bo dokładnie 5 marca, czyli de facto za 3-2 dni, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, we w najbliższy wtorek ma być oddany do użytku tramwaj na Kasprzaka. Z tym, że co ważne, na Kasprzaka, nie jeszcze na ulicy Wolskiej. Odcinek na ulicy Wolskiej ma być oddany do użytku do końca samego terminu kontaktowego, czyli do 25 marca i tam tramwaje również wtedy pojadą. Więc na razie tramwaje wszystkie pojadą tędy, a później docelowo oczywiście pojadą już ulicą Wolską i Kasprzaka. Więc tutaj będą jeździć 2 linie tramwajowe do celowo. Na Wolskiej będą jeździć 3 linie tramwajowe, z czego 2 z tych 3 z Wolskiej będą kończyć trasę na cmentarzu Wolskim. No i co tu będzie dokładnie, jak to będzie wyglądać? Już Wam tłumaczę. Tędy na razie od 5 marca będą jeździć 4 linie tramwajowe. 2 linie stałe, już tutaj faktycznie wkraczałem na tą trasę, czyli 10 i 11. 11 będzie jechać swoją standardową trasą, niestety do Nowego Bemowa, a nie do Metro Łociny, ale no cóż, aktualnie tak to jest zaplanowane. Na 10 będzie oczywiście łączyć wyścigi z pętlą osiedle Górczewska i będzie jechać po prostu prosto, jak w twarz strzelił, nad metrem Rondo ONZ, Taczyńskiego i później po prostu Kasprzaka prosto jadąc dalej na Bemową. 11 dołączy właśnie do tejże trasy. Skąd zacznie 11, tego wam nie powiem w tym momencie. Zobaczymy po prostu, jak to będzie faktycznie wyglądać. Z tego co pamiętam, ona faktycznie cały czas będzie zaczynać nie z pętli, która się znajduje oczywiście wiadomo gdzie, czyli na Rondo Daszyńskiego, tylko faktycznie z trochę innego miejsca. No cóż, zresztą za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądać, po prostu zobaczymy to za kilka dni. Tak, więc to jest już pewne. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe linie, to jeszcze będą 2 dodatkowe linie. W związku z tym, że na Wolskiej cały czas nie będzie przyjazdu, to 26 i 27 pojedzie teraz z Kierniewicką i następnie w ulicy Kasprzaka. W skrócie, przed przystankami tramwajowymi Metro Płocka tramwaje skręcą w lewo, jakby chciały pojechać właśnie w kierunku czy to Kasprzaka, czy to po prostu w kierunku pętli i tam będzie powstawiony specjalny tymczasowy przystanek, żeby były dojścia do metra Płocka, no i następnie tramwaje pojadą dalszą trasą, czyli oczywiście skręcą w prawo i pojadą Kasprzaka w kierunku Bemowa. 26 wróci na swoją stałą pętę, 27 będzie jechać do cmentarza Wolskiego i wbrew tym różnym opiniom, które widziałem, że się pojawiały, 27 będzie jeździć do cmentarza Wolskiego i cmentarz Wolski to pęta tramwajowa, która nie jest zaplanowana do likwidacji, ona była przebudowana niedawno, no względnie niedawno i będzie cały czas tędy jeździć, więc spokojnie
to wszystko będzie cały czas funkcjonować mniej więcej podobnie, jak wygląda, jak funkcjonowało teraz. Więc to, jeżeli chodzi o te tematy. Natomiast tak, to nie oznacza, że wszystko będzie tak ładnie wyglądać, jak tutaj to wygląda na samym obrazku, bo tramwaje nie będą jeździć w najbliższych dniach właśnie do Fortu Vaux, dlatego że jest zdejmowana tymczasowa nakładka. Nakładka, którą za chwilę zobaczycie przy Forcie Vaux, i tamta nakładka będzie zdejmowana, dlatego też linia 76 będzie jeździć do metro Młociny, ale będzie jeździć tylko i wyłącznie do pętli tramwajowej osiedle Gruszczewska, więc to jest ważny element. Właśnie wtedy linia Z26 będzie jeździć niestandardowo, tak jak teraz jeździ do Fortu Vaux, tylko będzie wydłużona na dalszej trasie, gdzie tramwaje nie będą jeździć, czyli dalej po Łuczyńską, Powstańcu Śląskim, Gruszczewską i do Klemenciewicza, i tam będzie kończyć swoją trasę, czyli w skrócie dojedzie do metro Bemowo, ale nie dojedzie do samej pętli osiedle Gruszczewska, ale na całym odcinku, który jest aktualnie, będzie nieczynny. Tak to będzie wyglądać. I te zamknięcie, które jest, tutaj właśnie mówię, będzie w poniedziałek 4 marca. Wtedy nie będzie po prostu można dojechać tramwajami do Fortu Vaux. Więc w skrócie, w jeden dzień mają rozbić całą tą nakładkę, więc całkiem sprawnie powinno im się to udać, bym powiedział, że faktycznie to jest dobra nowina. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe prace na tym odcinku, to jest to, że Z26 będzie jeździć wtedy oczywiście do metra Płocka. Natomiast tak, 11 będzie jeździć na odcinku Nowe Bemowo plac Narutowicza. Będzie jeździć dalej za odcinkiem Alei Jana Pawła II, Chubieńskiego, Alei Niepodległości, Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową i do placu Narutowicza. 13 natomiast. Gdzie pojedzie 13? 13 pojedzie na swojej standardowej trasie i skończy na PKP Wola Wąska. Czyli tam, gdzie aktualnie kończy była linia, która była właśnie za 13:27, tam aktualnie właśnie, znaczy tam, gdzie była linia za 26, tam będzie właśnie kończyć swoją trasę 13:27. Więc no tak to będzie wyglądać. 13 będzie dojeżdżać do PKP Wola Wolska, natomiast docelowo oczywiście pojedzie dalej do cmentarza Wolskiego, kiedy już będzie mogła pojechać dalej przez ulicę Wolską. Natomiast tak, wiadomo, że będzie też jeszcze kolejne wyłączenie, jeżeli chodzi o linię 13. Linia 13 też na kilka dni zniknie z odcinka do PKP Wola Wolska, w związku z tym, że tamten rozjazd tymczasowy też trzeba będzie zdemontować i ustawić docelowe tory w tamtym miejscu, gdzie po prostu teraz to zostało zdjęte. I ten fragment będzie też po prostu już przed 25 marca przedstawiony, bo 25 marca wszystkie tramwaje mają już jeździć na docelowej trasie. W skrócie 10-11 na Kasprzaka, 26 i 27 i 13 będą jechać po prostu ulicą Wolską. Bez tego zakrętu w ulicy Skierniewicką i na ulicy Skierniewickiej nie będą żadne tramwaje jeździć liniowo, pomijając zjazdy do zajezdni. Więc tak to będzie wyglądać i też oczywiście 25 marca dopiero linia Z26 zostanie zlikwidowana. Wcześniej będzie jeździć cały czas Z26, w związku z tym, że na ulicy Wolskiej, w tym krótkim fragmencie, cały czas nie będą jeździć tramwaje. Więc dosyć dużo się tutaj będzie działo. Zmiany, bariery, odjazdy i tak dalej. To będzie wszystko funkcjonowało. Natomiast no co, tramwaj na Kasprzaka w końcu zostanie oddane do użytku. Oczywiście wszystko będzie dopiero dokończone w kolejnych miesiącach, jeżeli chodzi o ostatnie warstwy asfaltu na drogach rowerowych. Wykończenie, posadzenie wszystkich drzew, jeżeli jeszcze w jakichś miejscach nie ma. Po prostu wyszlifowanie, usunięcie tymczasowej organizacji ruchu w całej okolicy. Chociaż może do 25 marca im się to uda już zakończyć. I wtedy dopiero będę mógł przystąpić do podsumowania tej inwestycji. Więc nie bójcie się, dopiero w kwietniu bądź w maju podsumowuję całą tą inwestycję, jak tramwaj na Kasprzaka powstępował, bo tą inwestycję prawie idealnie nagrywałem od początku, jeszcze od rozpoczęcia pierwszych prac w tym miejscu. Pierwszych prac mam na myśli, no już ładne kilka lat temu, kiedy tutaj jeszcze to zupełnie inaczej wyglądało i pętla cmentarz Wolski też nie była jeszcze przebudowana. Tymczasem dolecieliśmy właśnie do samej pętli cmentarz Wolski. Tak, pierwszy tramwaj dojechał. Jakbyście byli teraz ciekawi, co tu się właściwie działo i dlaczego te tramwaje tak powoli jadą, teraz będę wam dokładnie tłumaczyć, co mogliście oglądać, bo przed chwilą wytłumaczyłem wam mniej więcej tymczasową organizację ruchu, która będzie właśnie miała miejsce już od najbliższego wtorku. Tymczasem tu teraz widzicie tą tymczasową nakładkę na tym białym betonie, tak to powiem. Ona musi być zdemontowana, beton musi być skuty i w tym miejscu po prostu musi być zdjęta tymczasowa sieć trakcyjna, która była po prostu też tutaj położona na tramwajów dwukierunkowych, żeby po prostu mogły dojeżdżać cały czas do Fortu Vaux. Więc to faktycznie będzie likwidowane już w najbliższy poniedziałek.
Tymczasem, jeżeli chodzi o pozostałe atrakcje, no to tak, z ważnych aspektów to jest to, że tramwaje we wtorek, 5 marca, będą jeździć całkiem często, natomiast one ruszą już z początkiem dnia. Dlatego też wtedy zamierzam zrobić transmisję na żywo, abyście mogli zobaczyć pierwszy odjazd tramwaju, który przejedzie tym odcinkiem. Nie bójcie się, nie będę kreślił tramwajem, ja tylko i wyłącznie nagram to z drona, ale spokojnie będziecie mogli to zobaczyć wszystko jak zawsze na YouTubie. Jak zawsze na kanale Wizonosz w samym momencie otwarcia nowej trasy. Chwilę później, z tego co kojarzę, ma być prezydent Warszawy też się tutaj pojawić i on też będzie przejeżdżać tędy jakieś konferencje i jakieś inne bajery. To wszystko we wtorek, a kilka dni później ma być jakaś większa impreza tramwajów warszawskich z paradą na tym odcinku, ale więcej o tej paradzie, o jakichś innych bajerach będę mówić, jak już faktycznie będę wiedzieć więcej na ten temat, a w tym odcinku chcę się skupić faktycznie na samym otwieraniu trasy. Natomiast co tu się właściwie dzieje? No to tak, najpierw zacznijmy od tego, co się dzieje tutaj na ulicy Wolskiej. Teraz przejdźmy się nad tym odcinkiem, gdzie już jest mniej więcej wszystko gotowe z siecią trakcyjną. Tutaj na przystanku Elekcyjna tory są prawie całkowicie zabetonowane na całej długości. Nie ma jeszcze jakkolwiek tutaj przystanków tramwajowych, one muszą być właśnie jeszcze dokończone. No i na dalszym odcinku możemy zobaczyć ten tymczasowy rozjazd, który został w tym miejscu umiejscowiony. To nie jest tymczasowy rozjazd typu nakładka, to jest rozjazd faktycznie pełen, że tak to powiem, czyli na nim jest trochę większa prędkość dopuszczalna, ale po prostu tymczasowe rozjazdy te w formie nakładek się skończyły tramwajem warszawskim, więc trzeba coś było zrobić. Po prawej stronie widzimy, że jeszcze jest robiona i łączona cała droga rowerowa, to jeszcze nie jest na całym odcinku jakkolwiek gotowe. Miejsce parkingowe po tej stronie ulicy Wolskiej też powstają, tak samo jak przystanek autobusowy w kierunku Bemowa, cmentarz prawosławny, który teraz jest autobusowy i to jeszcze w tym miejscu jest wszystko realizowane. A tutaj od drugiej strony możemy zobaczyć znowu Kacprzaka i w sumie jeszcze zerknijmy sobie już chyba de facto prawie ostatni raz, jak wygląda tramwaj na Kacprzaka tutaj na dole z poziomu faktycznie tramwaju, bo już teraz nie będę tutaj oczywiście wlatywać, biorąc pod uwagę, że będą tutaj jeździć tramwaje liniowo. Zresztą już teraz tutaj tramwaje jeździły, więc sieć trakcyjna jest w tym momencie załączona i jak widzicie, zobaczymy blasku taki tutaj będzie właśnie widok z tej trasy. To teraz wam wytłumaczę dokładnie, czemu te tramwaje tutaj jechały i czemu to tak długo trwało, bo zwróćcie uwagę, że cała operacja tego przejazdu trwała mniej więcej 2,5 godziny. No i te tramwaje powolutku się przesuwają, chociaż na filmie tego nie widać, bo przyspieszyłem dosyć to mocno. Chodzi oczywiście o to, że tutaj tramwaje przyjechały w celu sprawdzenia, czy się wszędzie mieszczą, jakie są odstępy i czy można wszędzie otworzyć pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami, czy są w pełni dostosowane i tak dalej. No i to wszystko teraz będziemy właśnie jeszcze raz podziwiać sobie na tych ujęciach. Jeżeli chodzi o te aspekty, to tramwaje przejechały całą tą trasę, więc wszystko zostało zakończone pomyślnie i tutaj można powiedzieć, że po prostu udało się całkowicie przejść te wszystkie testy. Niektóre przystanki tramwajowe są owszem niżej niż sam tramwaj, więc trzeba zrobić kroka, ale to nie jest jakiś nie wiadomo jak duży krok, to nie jest to samo, co się wydarzyło na placu czy krzyży z autobusami. Tu jest to dużo lepiej zrealizowane, natomiast pochylnie da się wszędzie otworzyć, z tego co widziałem na ujęciach, jak tak nagrywałem to i to jest dobra nowina, tramwaje się wszędzie mieszczą, zwalniając oczywiście podczas tych testów dosyć wolno przejeżdżały przez przystanki, żeby dokładnie zmierzyć to, zobaczyć jak wygląda ta sytuacja. I temu miejscu, to miejsce właśnie miało podczas tego przejazdu technicznego. Oczywiście też inne aspekty były techniczne sprawdzone, ale o nich nie będę mówić po prostu w tym filmie. Dlaczego to nie jest wagon pomiarowy? Bo wagon pomiarowy zupełnie czymś innym się zajmuje. Sam przejazd taboru jest też niezbędny faktycznie, żeby dopuścić to i wszystko sprawdzić na samej trasie, bo wiadomo, że najlepiej przejechać samym tramwajem, żeby po prostu sprawdzić, czy się wszędzie mieści, gdzieś nie trzeba szlifować przystanków, czy tak dalej, czy jakichś innych aspektów. Dlatego też tramwaje Hyundai właśnie musiały przejechać całą tą trasę. Z tego co wiem, wszystkie techniczne pojazdy przejechały. Było to oczywiście już wszystko szlifowane. Był wagon pomiarowy tędy przejechał. Inne wagony techniczne też już miały okazję tędy jechać. No i oczywiście same te tramwaje też tutaj przejechały jeszcze bez pasażerów, tylko i wyłącznie z osobami, które jeździły tutaj z tramwajów i od wykonawcy. Więc no to tak oczywiście etapami musiało być podzielone i przez ostatni tydzień już tutaj tramwaje jeździły, chociaż tutaj na tych ujęciach możemy zobaczyć pierwsze dwa tramwaje, które są faktycznie pasażerskie, choć jeszcze bez pasażerów oczywiście. Chociaż pewnie jakbym chciał, to bym wsiadł do tych tramwajów, bo z tego co słyszałem chyba mnie nawet zapraszali, ale to inny aspekt.
No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o to. No z ciekawostek jest to, że przed każdym przystankiem tramwajowym osoby wysiadały z tramwaju, jak widzicie na tym obrazku, i następnie tramwaj powoli się wtaczał na przystanek. To dosyć ciekawie wyglądało w tą stronę, bo na samym rondzie wolnego Tybetu trzeba było zatrzymać ruch w tym momencie, ale takich zatrzymań w sumie było trochę więcej na tej całej inwestycji, na tej całej operacji, co możecie zobaczyć, co mogliście zobaczyć po prostu podczas całego tego nagrywania. Tutaj, znaczy ogólnie te timelapsy, jak na przykład ten, to trwa mniej więcej z 20 minut faktycznie całe przemieszczanie się tych tramwajów, więc można po prostu się zagapić, nawet nie zauważyć, że te tramwaje już odjechały, jak właśnie w tym miejscu to miało miejsce. No dobra, ładna zielona trasa, oczywiście niedługo będzie to wszystko jeszcze bardziej zielone, kiedy faktycznie na liściach pojawią się liście, i dolatujemy do ostatniego fragmentu, czyli do szpitala wolskiego, gdzie jeszcze rozjazdy wszystkie musiały być przetestowane, no i oczywiście sam przystanek szpital wolski w drugim kierunku. No i tak to wygląda w tym miejscu. Zobaczmy sobie jeszcze z tej perspektywy od drugiej strony. Tutaj są rozjazdy w każdym kierunku. Docelowo te rozjazdy mają być wykorzystywane głównie tylko łącznie w jednym celu, czyli w celu zjazdu do zajezdni, bądź w celach awaryjnych lub wytyczenia po prostu specjalnych tras tramwajowych w celu jakichś objazdów czy innych atrakcji. Natomiast normalnie tutaj tramwaje, czyli nie będą korzystać z tych rozjazdów, bo po prostu też nie ma potrzeby. Te rozjazdy będą też wykorzystywane, kiedy będzie realizowane kolejny łącznik tramwaju stąd w kierunku Warszawy Zachodniej, ale ta inwestycja ma powstać dopiero na przełomie dekady, więc z tym jeszcze sobie poczekamy, ale cała trasa jest już prawie całkowicie gotowa, a jak widzicie przejezdność tramwajowa jest, bo tramwaje przyjechały całą trasę. Przejechał jeden tramwaj i przejechał drugi tramwaj i one jeszcze później kręciły się na tej trasie, co widziałem, idąc do mojego pierwszego Vaturillo w tym sezonie. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w górę i ten dziwny smaczek. Mogę Wam powiedzieć więcej. Kolejny film z tramwaju na Kasprzaka w formie takiego jednego przylotu, czyli bez mojego gadania z tej całej operacji, pojawi się najprawdopodobniej w poniedziałek. Jutro się jeszcze pojawi, powinien się pojawić jeszcze krótki shortcik tłumaczący Wam te wszystkie terminy. No i oczywiście z ważnych informacji to jest to, że we wtorek rano będzie transmisja na żywo z odjazdu pierwszego tramwaju. Dokładna godzina i inne informacje będę Was w postach na Facebooku czy na YouTubie Was informować, więc to wszystko będziecie wiedzieć jeszcze. Będzie specjalna strona live'a już wcześniej. A później oczywiście też będzie zapis konferencji, zapis pierwszego przejazdu tramwajem i wszystkie inne operacje. Na paradzie się pojawię, nie wiem czy będę samą paradę nagrywać, może po prostu tylko i wyłącznie się pojawić, żeby przejechać się tymi tramwajami. No i później przed 25 marca jeszcze sobie zobaczymy, jak wygląda cała trasa na Wolskiej. Później ponownie będziemy otwierać to uroczyście w formie live'a ulicę Wolską i na sam koniec wszystko sobie podsumujemy, jak inwestycja powstępowała krok po kroku. No i jeszcze wcześniej oczywiście powiem Wam o całej trasie tramwajowej, jak ona wygląda na zakończeniu całej inwestycji. W skrócie, choć tramwaj na Kasprzaka się kończy, to jeszcze filmy tramwaju na Kasprzaka się nie kończą. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tych wszystkich filmów, możecie zostać patronami Wizynosza. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach na moim kanale. Jutro będzie post o warszawskiej średnicy kolejowej, co tam będzie się działo i co będzie się zmieniało, trochę jeszcze więcej innych wątków, jak różne modernizacje tramwajowe, no i oczywiście mniejsza z tym powinno się pojawić. Zapraszamy do metra z STP Karolin, zajezdnia na Neopol, no i później otwarcie nowej trasy tramwajowej. Cześć!